Zobaczmy, co dzisiaj w internecie nowego w takim razie. Co tu jest nowego w tym internecie? O mój Boże, o zbywcy nagród Steam. Proszę bardzo. Świetna rzecz ogólnie, krótko mówiąc. Jezus Maria. A co ty tu robisz, powiedz mi? Looks like I missed the party. Bo trochę przegapiłeś, no. Nic tutaj już się nie dzieje, także no wiesz. I'm ready for some serious carnage. Kurwa, nowa gra? Tak jak słyszeliście, panie i panowie, nadchodzi nowa gra z Siriusem. I panie i panowie, 25 stycznia jest to data, gdzie pierwszy film, no może dzień później, i zobaczymy, jak to będzie z naszym polskim czasem i oczywiście z moją pracą i ze wszystkim, więc przez weekend czy nie, nie patrzymy w kalendarz. Panie i panowie, nowa gra z Siriusem nadchodzi, to jest trailer, oglądnijmy ten trailer, 30 sekund trwa i potem sobie o tym pogadamy, także let's go! Bez dźwięku mam głośniki. Let's go! Wy oczywiście macie dźwięki, nie mam aktualnie dźwięku. Timelock Studio, panie i panowie. Crow Team oczywiście, no bo robię na pierwszym miejscu. Devolver Digital. To już oczywiście jest przepis na idealną grę. O mój Boże. Stop, 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 stop. Stop, to są moje ogólnie pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o cokolwiek, także... Czy to są... Nie wyglądałem... Nie, to nie są te takie zielone, tak maziwe dwójce. Ale to wygląda jak modyfikacja, znaczy połączenie byka z tym takim dwójki zielonym. To wygląda mega interesująco. What? Wie, że musimy strzelać. Co tu się dzieje? Że są bloatery oczywiście, są ci z mocami, okej. Okay. A ten latający koleś, co to jest za koleś? On wygląda jak ci latający, co byli w czwórce, co tymi ogniami strzelali, a on ma takie lasery wielkie. O mój Boże, okej. Okay. W porządku. Mam jakoś, czy to nowa broń? Jakaś taka kusza sterownikiem. Dziwnie to wygląda. Nie wiem, czy była. Nie, zapomniałem w ogóle, co się działo w czwórce, krótko mówiąc. Znaczy wiem, co się działo w czwórce, nie pamiętam broni, bo dawno grałem w czwórkę. To wygląda jak arena z ostatniego poziomu czwórki. Zdecydowanie, tutaj chyba nic nowego. Są te gnoje znowu starczone i gra ich nienawidzę. Mknumy. Oczywiście jest tam oczywiście boss, jest to medycznikiem, bo czemu nie. Są właśnie ci goście z tymi laserami. Jezus Maria, kamikazy jak lecą w ogóle, to musi jakiś taket być. No zobaczcie, widzicie tych gości? 25 stycznia! 25 stycznia! See you some Siberian Mayhem! O mój Boże! Jezus Maria, okej. Okay. Przejrzyjmy sobie teraz zdjęcia na spokojnie, które są na Steamie. Tak jak kosztuje 72 zł, bo to jest na preorderze, krótko mówiąc. Ogólnie kosztuje około 80 zł, czyli powiedzmy, że to kosztuje no tak połowę tego, co kosztował Siriusem 4. Przeczytamy sobie za chwilę opis, tutaj chyba nic nowego nie widzę. Nie, nic tutaj nowego nie widzę. Tu ten nowy koleś jest. Mi się wydaje, że to są po prostu inna wersja tego, który już był. Ale zdecydowanie on jest nowy. Albo ja już nie pamiętam czwórki. To bardzo ładnie wygląda. Faktycznie ogólnie jesteśmy w Rosji, krótko mówiąc, jeśli chodzi o to. I tutaj gonimy generała Branda. Bo czytałem sobie opis na Steamie, to mam pajączki, oczywiście, grane pajączki, piękne pajączki. Tu w ogóle, Jezus Maria, co tu się dzieje? Zobaczcie, to mam jakieś takie, to są jumpady? Tak to wygląda, bo nie latają w powietrzu, widzicie? To wygląda jak małpa. Jezus Maria, okej. Okay. Ty jesteś nowy? On wygląda jak ten zelot z tym młotkiem, ale kompletnie inaczej. Okej, okay, ciekawe, ciekawe, czy też się będzie bronił. Tu chyba nic nowego nie widzę. Charlie! I znaczek mentala jest. Ohohoho. I dalej te maski są wszędzie, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Byki są normalne też. O! Kamikadze w ogóle z dronów mogą teraz spadać. Nie wiem, czy to było w czwórce, czy nie. Po prostu nie pamiętam. To będzie sobie wszystko odświeżyć. Są ci goście. Okej, okay, w porządku. No i jest rzut na tego, nie wiem, byko, skoczko, gryzaka. Widać, że tutaj w tle on skacze na nas. Wow, okej. Okay. Czytajmy sobie dokładnie. Siriusem Siberian Mayhem to nowe, autonomiczne rozszerzenie świata klasycznej serii FPS-ów. Dołącz do walki przeciwko wrogowi znanemu jako Notorious Mental. Wybierz się w drogę przez rosyjskie pustkowia, znajdź drogę przez nieznany rozdział przygód Sama Stone'a. Ale tutaj pisze, widzicie, że wybierz się na rosyjskie pustkowia, aby schwytać się z rosyjskiego generała Branda, który przez cały czas pozostaje o krok przed samym. Czyli generał Brand żyje tutaj i to tak jakby jest... Są czasy czwórki, ale coś, czego nie widzieliśmy, czy po prostu to się złączy jakoś, że... I don't know! Może to jest... może to jest historia wtedy, kiedy jechaliśmy na tym... snowmobilu. I potem po prostu jechaliśmy nim
i przycięło nam momentalnie, kiedy ścięliśmy głowę Knumowi na ostatnim poziomie. Na kasynce na ostatnim poziomie, tak. I na początku ostatniego poziomu. No! Mi się wydaje, że o to chodzi. Mi się wydaje, że tak to będzie. Mi się wydaje, że właśnie zobaczymy, co się działo przez ten okres czasu, kiedy Sirius sam jechał. To było dziwne, że wsiadł na ten Snowmobil, nie prowadziliśmy nim. A tutaj, jak widzimy, zobaczcie, mamy pokazane, jak sam jedzie na Snowmobilu. Nawet na końcu trailera mamy pokazane, że sam jest na Snowmobilu. I teraz zweryfikować to trzeba, czy to jest ten sam Snowmobil, którym jechaliśmy w czwórce. Bo to jest bardzo ważne. Powinni zachować to continuity. Ale okej, okay, to nie miał być długi film, to miał być tylko film informujący was, że słuchajcie, jest nowa gra, będzie nowa seria, będą dwie serie Sirius sama na kanale jednocześnie, bo to jest oczywiście demogra Sirius sama, czyli muszę ją nagrać od razu momentalnie, bo trzeba trzepać wyświetlenia. I oczywiście to jest Sirius sam, więc to jest moja ulubiona gra, ulubiona seria gier. Jezus Maria, uwielbiam, jestem zajarany, kocham. 25 stycznia wyjdzie, nie mam pojęcia, czy wrzucę to 25, tak centralnie. Czy 26, po prostu dzień później. Zobaczymy, tak czy siak to będzie premiera, także oczekujcie, zapiszcie sobie datę w internecie. Podobno do uruchamianych gier, Left 4 Dead 2 i Outlast. To nie brzmi dobrze, ale okej, okay, słuchajcie, trzymajcie się na ciepła, oglądajcie wszystkie serie Sirius Sama, jakie były na kanale. Odświeżcie sobie wszystko. I cóż, widzimy się w Sirius Samie drugim starciu, potem w Sirius Samie 2. I w Sirius Samie Siberian Mayhem w takim razie. Jezus Maria, jestem tak zajarany, to mi zrobiło dzień. To mi zrobiło dzień. Trzymajcie się. Pa, pa.